Nazywam się Roman Bobromirski. Wychowałem się w puszczy niedaleko stąd. Moi rodzice byli leśnikami, ja przyjąłem po nich to zajęcie. Fascynuje mnie to, kocham przyrodę. Kocham kaczki, żubry i wydry. Pożywiam się trawą, którą sam sieję i dokarmiam kaczki. Oprócz tego sadzę drzewa. Tak spędzam wolny czas. To mnie relaksuje. Trzy lata temu wybudowałem ten pomost ze swojego starego ogrodzenia z szałasu. Jest bardzo przydatny. Jest to najlepsze miejsce do łowienia ryb. Tutaj rzeka delikatnie meandruje i tutaj schodzą się różnego rodzaju ryby, głównie płocie. Jak widać, jest to typowy przykład bezmyślności ludzkiej. Tak właśnie działa konsumpcjonizm. Masa niepotrzebnych rzeczy. Zaśmiecają naszą matkę naturę. To jest najdalej wysunięty punkt naszej wioski. Dalej jest już tylko rzeka. Tutaj właśnie był mój rodzinny dom. Tutaj się urodziłem, wychowałem. Miałem trójkę braci i dwie siostry. Pamiętam, jak mama gotowała obiady. Pamiętam, jak tata wracał z pracy i przynosił jedzenie. Moje okna wychodziły prosto na rzekę. To były piękne czasy, ale to wszystko minęło. Tak, to na pewno jest trawa.